Cześć. Jednym z trendów wiodących na 2017 rok będą na pewno boty w Messengerze na Facebooku. Pytanie, jak je wykorzystać, jak można to zrobić mądrze? Za chwilę Wam pokażę to, co zrobiła Sephora z okazji walentynek, czyli fajnie wykorzystała bota, dzięki któremu można pomalować sobie usta i dobrać sobie szminkę pod kolor swoich ust. Na co dzień się nie maluję, ale zrobię to wirtualnie po to, żeby Wam pokazać, jak można z tego fajnie skorzystać. Odpalamy sobie profil Sephory. Musimy wejść w Messengera. Musimy sobie po prostu spróbować wysłać wiadomość do Sephory. Tu się mnie zapytują, czy chciałbym skorzystać z tej zabawy. No to klikam oczywiście rozpocznij. I teraz jest opcja taka, tak? Mogę sobie znaleźć, że tak powiem, szminkę dla siebie. Muszę jedynie co? Aha, tutaj muszę sobie dobrać. Color match, update my selfie, tak? Czyli musiałem sobie selfie dobrać. Czyli muszę zrobić według tego, co nie pokazują, dobrać sobie zdjęcie. Z racji tego, że robię streaming, więc już zrobiłem sobie zdjęcie wcześniej. Ok, w momencie, kiedy dodałem swoje zdjęcie, czyli to było moje pierwsze zdjęcie, zaraz potem od razu Sephora dobrała mi kolor szminki. Mogę ściągnąć obraz od razu, mogę sobie zobaczymy, jak wygląda w powiększeniu. Mogę sobie oczywiście dalej się tym tematem pobawić, czyli mogę sobie znaleźć inną, czyli na przykład, jeżeli nie podoba mi się kolor. No to oczywiście mogę się pobawić dalej, czyli zaskocz mnie. Tak, co więcej, ona także dobiera pod kolor sukienki, tak, którą chciałbym ubrać. Nie zmienia to faktu, tak naprawdę, nie w tym rzecz, co oni tutaj potrafią i jak ja mogę się pomalować, ale najfajniejsze jest to, że zapraszam Was do zabawy z tym botem, bo to jest bardzo fajna opcja i świetny pomysł, w jaki sposób można idealnie, dopasowując to czy do walentynek, czy każdej innej okazji, czy w ogóle w jaki sposób można właśnie szminki i inne takie rzeczy do makijażu sprzedawać. Sam jestem tak naprawdę ciekaw, ile innych rzeczy można jeszcze w ten sposób za pomocą botów ogarnąć, sprzedawać i na ile one są dla nas pomocne. Gdyż do tej pory byłem trochę sceptyczny co do tego, jak można je wykorzystać. To mnie definitywnie przekonało, że no, można to fajnie zrobić. Zachęcam też do spróbowania tego przez smartfona, bo na pewno będzie łatwiej z tego skorzystać i mogą być jeszcze fajniejsze efekty. Dziękuję za obejrzenie do końca. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.